Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u hodinového speciálu ze hry Zaklínač 2. V minulém díle jsme si řekli něco o tutoriálu a dozvěděli jsme se o combat systému v podstatě. Já teďkon vyberu naši příběhovou obtížnost a to bude střední. Jinak změnil jsem nastavení grafiky, protože nevím proč, mně se prostě to nastavení na střední líbí mnohem víc než na vyšší. Snad se vám to bude líbit taky víc. No chodźcie, szósteczki, do tatusia. Jestli jste si mohli všimnout, tak Geralt v podstatě... 20 orenů dla vujka. To nevím, jaký to byl konec, nebo začátek, to je jakoby začátek dvojky, samozřejmě. Zobacz, ale se. Myslím, že utíkal před divokým honem. Zavřij gębę, jest skuty, nic mi nie zrobí. Pravda, mistrzu Geralcie? Ty sráči, počkej, až se dostanu z těch pout. To bude pro tebe něco. Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to. Kostki. Zahrałbyś si kostki. Ty patrz. Znowu się obudził. Łowca potworów. Patrzcie go. Zwykły no, tak kurwisy. Nie dostań spółka, no. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Tady ten typek to jest Vernon Roche. Myslím, že je to velitel komanda modrých pruhů. A specializuje se na královrahy. Ne, hlavně na skojata. Tak, Vernon, popovídáme si. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Moc tipný.
Hendasz się. Nieładnie. A tyle razem przeszliśmy. Wtedy graliśmy razem, a teraz nawet siedzimy po dwóch różnych stronach stołu. Możesz to zmienić. Mam ci usiąść na kolanach? Wes! Rozkuj go. Nikdo zvedl, jak mučej. Bez. Jo. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. Tak, to rano, gdyś mi krało zawołał. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Pojedziemy pięknie w odzociaku. Po prostu królowi się nie odmawia. Tak, teďko vlastně vyprávíme Vernonovi, co se stalo. Myslím, že ještě ten den, ale od rána, to říkáme. Protože chce zjistit, kdo zabil toho krále. Když se všichni domnívají, že jsme to byli my. Ale nabíhají ty textury celkem pomalu. Tak má ten kousanec na tom rameni, jau. To vypadá jako Triss Renoncul. Já, Sean. Triss. Vědźmině, špiče! Ale ty, pitomče, nemůžeš klepat? Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruce. Skrać to. Wzywa mistrza Geralta do siebie. Echum. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedźminie. Czumeł. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Żadne mądre walki nie są. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić bękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę. Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Tak, tak. Znów śniłeś o dzikim gonie. Te to przed czym utiko. Ja to wiedział. Tak, ale... Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando z Coyatel i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. Centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna.
Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. W jednej powíce od Andreje Sapkowského je taky drak a myslím, že je tam na něm jakoby spousta těch zabijáků, těch draků, kteří se tím živějí, ho tam loví a jediný Geralt tam sedí furt na prdele u ohně a mele si jakoby svoje zaklínadlo, no tak. Jak se udává sekci ani do svého królovice? Šel se podívat. Minul už měsíc, od kdy ho zabiješ. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. To je vlastně ten vrah, kterýho jste mohli vidět na konci jedničky, ten filmeček poslední. Tak to byl vlastně on, mám o kterém jsme se teď bavili. Ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Dobra, je czas iść. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Bratris, już necháme trošku naloadovat textury. Bum. To je něco v trezoru. Já to chci. 38 urénů v takovém kurva velkém trezoru, no. A proč ne, všechno se hodí. Tak, vyjdeme teda ven. Krásný. Moc krásně udělaný. Vám ukážu, co jsem si přitáhl sebou z jedničky. Tohle samozřejmě. Já s tom zatím hodím Diabla. Ne, Diabel je vlastně ten. Takhle. Modrých pruhů, co tady dělá bojová kazajka modrých pruhů. Jinak jsem si vzal taky sebou nějaké oleje. To můžete taky, malé procento peněz si také se můžete vzít a nějaké elixíry, ale pouze vám to vybere. Tak, rozřadíme si všechno, co můžem. A co nějaký, kde jsem to vzal? Tyhle runy si vůbec nepamatuju, že bych si vzal sebou. A to je všechno. Dobrá, tedy vydáme se dál. Tamhle jsem můj, nevím, ukážu, jak vypadá, ta zaklínačská zbroj, ta Havrenova, je celkem pěkná. Meče taky odpovídají celkem jedničce, takže já jsem spokojený. Jak se tady promluvíme se sekáči. Známe se? Starých druhů nepoznaješ? Myšmy jsou rembače z Greenfield. No jasně, že se vás pamatuju. Bocholt tež, po polowaniu na złotego smoka, odkąd wyrżnął łepedyną w kamienie. Tylko by żarł i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji. Ja jestem ścieblarz. Tego tu wołają Niszczuka, a to jest młody. Uczymy go fachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał. Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. A jaką zasku idę? W co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. W przódyśmy kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem.
Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, tu żeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest. Tak, to by to się tu zbrojnie wzięli, no, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się znasz. Pokażcie. Ja to mocno wierzę, że twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. A mam czyli bezpieczny. Prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny! O, skupiemy rycerzyka! O, gdzie się to sama? Aby skąd się przesadził? No, to śliska sprawa jest. Na patrolu byliśmy i była ta świątynka. Nowicjuszki dwie. Ładne taki, uśmiechały się. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy żeuch! No i w tej świątynce Bohold znalazł amulet. Kto wie, co teraz w tym łupie siedzi, ale miewa przebłyski. Stary, dobry Bohold. I wciąż jak łupnie, to trupnie. No, zabraliśmy amulet i pojechaliśmy spotkać się z resztą zwiadowców. I same dziwa się zadziały. Najpierw wpadliśmy na wiewiórki, wyjątkowo zajadłe. Strzały wszędzie latały, ale nas żadna nie trafiła. Ledwie trzech naszych na nogach stało, a tu smok. Elfy na kolana, a my w nogi. To już pewni byliśmy, że to magiczny amulet. Ale świątyni nie ustrzegł przed waszym patrolem. No właśnie. No i teraz to już nie wiemy, co myśleć. No, ja bych rzekł, że když jste si vzali ten amulet a najednou se tam objevuje skojatel a drak, tak myslím, že to není dobré. To wie, może ten amulet ściąga kłopoty. Świątynia, potem wiewiórki, smok. Mówiłem, idziemy po blachy. Czekaj, Wiedźminowi trzeba podziękować należycie. Przecie nic nie ma. Nie chcesz czasem tego amuletu? Wiem, że felerny, ale może ktoś go kupi albo go odczaruje. O, tak ja sobie. Wezmę go. Jest twój. Wiedźminie, ty wciąż w interesie? Potwory zabijasz? No samozrejmy. Czemu pytasz? No bośmy z tym zwiadem byli, co smoka widział. Nikt nie wierzy, ale... Grają na zbiórkę. Zbieramy się, a z Wiedźminem pogadamy po bitwie. A ja nie zabiję draki. Bywaj. Ty się nie spletle. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach Lavaleta. Gdy? Tady to je blaštovičníky, jo? Co si pamatuju? Tady pár věcí v těch sudech. Co to je? Stop im tyłki, Geralt! No jasně. Tady je. Tady jsem hledal kam. Máš ochotę wspomóc naszą sprawę? Jaką sprawę? Ano, mamy tu taki fundusz pomocowy dla weteranów. No, no. Dał się ktoś na to naciągnąć? To nie żadne naciąganie, tylko siłowanie. Siłowanie? Tak, albo co? Wyciągasz kasę i siłujesz się ze mną. Jak wygrywasz, zgarniasz pulę. Jak nie, no to cóż, kasa idzie na fundusz. Zmierzymy się? Jasne, mnie to nigdy jest co mocno szło to dla mnie to, ale... Proč nie? Ospoń wam ukażę. Tady to. Ale to teraz ciężkie jako prasa. Musíte furt udržet? Ne. Jo, dobrý. No proszę, siły to ci nie brakuje. Ej, to ty. Tady to první, co vám jakoby hodně pomáhá. Voják, co ty tady? Vítaj. Dawno nie grałem. Nie, pokroje kostky. Tego się nie zapomina. Chcesz zagrać? Jasně, dáme pokroje kostky. Hej. A já to nevidím. Nevím, co jsem si vytáhl. Dvojku, jedničku, pětku, mám dvě čtyřky, no. To není nic moc. Tady ty tři házíme znova. Je, viděl jsem tam čtyřku. Jo, trojka.
Cože, prohrávám? Jak to máš tedy dní? Mám ti štěstě. Šmejde. No já ti tady seberu veškeré věci. No, nevadí. Pokračujeme teda dál. A máš to větší. Teď se ještě vezmu. Chodíš jak strutý, chorý jeden. Voltes kazał ci przekazać, że ci jaja. Du-du. Przejścia nie ma. Idź do Voltestaka. Gdzie za králem Voltestem? No však ja tam był. Piękny dzień na bitwę. Nie bój się, że ekscelencja. To hezky udělaný. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Pełnię rolę... Voltesta. Wreszcie jesteś. Strajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać strajcom! A, bum, bo jest tam. Eski. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wagę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. 2 lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Ty proč dáváš věci, ty, které má, ty může použít proti tobě? Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Ty krása. Pewnie drsny. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwoł? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii. Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuje cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Jen tak, to narazí na nie a hnedka ho povyší. A co mi do prdele? Ej, to ty rozbiłeś salamandrę. Wasza wysokość, proszę wybaczyć, miałeś pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... Parham. To nie są żadne bękarty. To moje dzieci. Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie, proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne. Już będzie zachraniał Adu. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. No, widzieliście, jak to stwierdziłeś. Dzięki Geraltowi z Rivii, moja córka Adda żyje i jest żoną Radowida Redańskiego. Rozumiem. Obawiam się, że nie, ekscelencjo. Wiem, że młody królik tylko czeka, aż wyciągnę kopyta. Król Radowid Redański z całą pewnością życzy waszej wysokości zdrowia i długiego życia. To nawet nie było śmieszne, ekscelencjo. Stare rody nigdy nie uznają redańskiego króla. Adda będzie musiała się zadowolić Redaniu. Zrozumiałem. Kwestia dziedziczenia nie jest jeszcze ustalona. Wasza wysokość, proszę o pozwolenie na odejście. Pani. Zezwalam. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Ojo. Bardziej się nie dało. Ha, zawsze wiedziałem, że jestem. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi.
Santo też tak. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? O, można to go zakończyć. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nie, nic nie widziałem. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na klutkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu! Luneta! Luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, Wiedźminie! A, tohle już się prwni mołba. Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Tak, musimy ho správně navést. Když ho vedeme špatně, tak pak s ním budeme mít fakt průser. 1,5 by to mělo být. 3 stopy. Ne, 3,5, ty vole. Nikdy jsem nepochopil, jak tady to funguje. To půjde do ajzlu. Trafili jsme bedlaka. Uchylím se. Psiak krew, dorwiemy go na murach! Za mną, Wiedźminie! Kámo, jak 3 stupně? Jsem nikdy nepochopil, jak ten dolek vlastně funguje. Tak. Vidím tě pod sukně, Fotosta. Jsem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pomówiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry, szlachetni, współczujący. Ty, a ten niekoneczny to. Zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je, może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. Prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Który, który? Dobra, to tak. Ty, ty jo. Ski. Se těším na tu bitvu, která tam na nás čeká. A tady je bitva. Výborně. Čelem, žouněře! Trochu života. Sráči. Půjdu pěkně do přední linie. Pusta mě a je! Po co kurva směřáme? Po zvěřenstvo! Všichni chcípnete. No, i tak třeba. Rychle, pusťte mě na ně! Pusťte mě na ně! Uvaga, to je všade! Všichni na brani! A na ně, hurá! Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Dobra, także utok. Koniecznie troszkę akcja. Na początku wszystko szło gładko. Póki nie trafiliśmy na Ariana Lavaletta. No, tak budeme ještě chvilku vyprávět. Snad to zvládnu za tu hodinu. To nebudu muset znova načítat. Teda načítat. Jo, ale já mám úplně jiné meče. Čeká, to se mi nelíbí, nemám ani svůj zbroj. Toto budu muset jako fakt znovu měnit. Tu krásu.
Rozmyslel jsem si to, nechci do předních liní. Špatný meč, Geralte. To je normální ocelovej. Kde máš si ho? Jsem ho tak pracně získal. Ne, ty si vytáhl ďábel, to ne, to nechcem. A tohle chceme taky. A tenhle. A tenhle. Tak. Hop. Tak. Wow, to kombo. Lordzie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, wasza wysokość. Za mną, panowie. Za Temerię. Cze? Lordzie Swan, aha, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lavaletta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu. Geralt, panowie, za mną. Pochwałę. Jasnie. Ty ohniu sipę, super chętnie. Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Zakazuję wam umrzeć jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? No. Balista powinna załatwić sprawę. Balista? Ju. Vypadá celkem mocně, co jsme mohli použít. Mrtvola, samý mrtvola tady všude. Mám mi tady dolů, ale se skočíme. Dolů. Tak. A ne, někomu jsem dosypal jabka. Ne. Uni. Tak, ten kombat systém je trošku vodostejný než v tom, takže já si přeměním na jiné znamení, na Jirden. Takže tady ty. Balistu. A klikačka. Hej. Dobrý. A vystřel. Jo, už tě musíme vlastně zamířit. Ups. Nepřátelé. Chichí. Kde je ten další? Pojď. Pojď, 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 pojď. Plbečku, to jsem měl soudu v plánu. Tak, natáhnou. Teda zamířit, natáhnou to už máme. Klikej. Sakra. Ale další nepřátelé. Jenom tak se tam prostě spolnou, cože?
Tak to nie teraz pytla. A. Ło, tak mi na nie utoki napadnie. A, skrał jsem na stěhnu. Tenhle nejlepší z boku. Tak kdo tam běhne ta první? Hop. Ne, musím na něj rychle útokat. Tak, super. Teď ještě vystřed z té blesty a máme to. Tak. Jedno zatáhnutí za páčku je po nich. A pum. A je to. Tak, tady vám ještě ukážu jednu takovou speciální věcičku. Podívejte. Nikdy se nenaučou. Za. Tady Assassin's Creed, jo. Geralt. Teda Geralt. Se už zpětl. A jak se jmenoval? Altair. Tady pozbírám z těch tvých vojáků i zbytky. Pokud teda z nich něco zbylo. O jo, nějaký penízky. To se hodí. Tak, tam jsou ještě. Teda, mohl bych zkusit taky ubránit. No, jsem zase chudák. A jo. Tak, kručím nahoru. Teda ty šípy ubírají fakt hodně. Ale... kudy teď? Jo, tady. Už vím. Hop, nahoru. Tady. A jsme zase zpátky. Co, to je dobrá bitka. Ua. Tak na to něco zkusíme. Jo, do něj mlátí pět lidí a on se z té dokáže furt bránit. Celkem týpek. A ještě někdo? Ještě někdo? To už bývá jenom tady. Myslím, že jsem právě udořil krále. Tak. Přesně tak, rozmíte ty dveře. Podívám, co můžeme mít za znamení. Nechám si to jako. A nebo ne, tady se bude spíš hodit kven. Tak, to je ten týpek, kterýho kdybychom se střelili tou bolestou, tak bychom neměli takový problém. Hop. Ubírá, tyjo, parcha. Jenom po nás hlavně. Takže nejlepší se... nejlepší je sejmout prostě ty... okolováky. Tak. Vidíte, jak jde prostě jenom po mně? Tak ho zkusíme sejmout. Jenom, že takhle se přes něj nedostaneme. S tím armou. Tak, už mám to na celý den. Ne, ubírá fakt hodně šmej. Jo jo, ještě ho ubereme. Vylepšení zbroje, to se bude hodit.
vecičky. A pokračujem nahoru. Tak, nahoru. Neřete, vy blázně, chcípnete. Já to říkal. Tamhle, Arjan Lovec. Odstavte, bo vystřeláme vás jak vštěkuje psi! Jednou vám dojdou šipy. Arjan Lovec, nebude łatwo. Poddaj się, Arjan! Potraktuje cię honorowo! Hedno się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać wiedźmina! Kryjcie mnie! Hop. Rozkáču k vítězství. Měj se. Uej. Ještě toho druhého chci odstřelit. Ne. Dobře prodání. To je chudák, už ještě na mě sám. Nahoru. Nahoru, Geralté. Tak. Tamhle. Čujeme sem. Jo. Tak jo, Ariane. Arjane, nebo jak se jmenuješ? Cípneš. Možná. Sławny Geralt z Rivi. Nisko upadłeś, Wiedźminie. To jest prawda. Jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Kamo. Zdaj się, a twoim może budu uszyczyć. Wystarczy tej rzeji. Poddaj się, a Foldest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę i do tego paktuje z Nilfgaardczykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali, żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Tam jedyny łak. Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Kamo, coś zbraja, że... Złóż broń, głupcze. To nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Przecież tak. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Racja. I nic tego nie zmieni. A teraz rzućcie broń. Przesnie, Żanan. Jeśli mojej matce coś się stanie, zbytecznie prowadzą do krew. Jo, jsme dobrý. Bez krve proti. Tak to má být. No, bez krve proti, když se podíváte na ten Geraltův meč. Runový sihl s mahakam. Jo. No, další vzpomínka hotová. Výborně.
Marian Lavalette złożył broń. No proszę. Rozmawiałeś z nim? Przez chwilę. Potem zabrali go na tortury. Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej. Co się na koniec stało z tym drakiem? Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Cha, o mało nas nie pozabiją. Zase špatná zbroj Geralta, Ježíši Kriste. Marian Lavalette poddał zamek! Otwierać! I co? Żyje! Żyje! Nie jestem mściwy! Na kolana, to może okaże wam łaskę! No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę. A tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Aha, królewskie oddziały specjalne. Kolej troszkę swot tego. Chcemy go zobaczyć! Podważasz moje słowa, psie! Otwierać natychmiast! Nie otworzyj tu bramę. Vernon Roche, takže my už jsme se s ním setkali dřív. Panie? Vernon Roche, raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rabują. Lavalettowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękne jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze. Ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Jojo. Przez most! A, sakra. Chronić króla! Motherfucker. Smok pod kurdycie! Rychle zase změnit všechno, co máme. Tohle, tohle. A hovra, no, zbroj. A zdrháme. Pod kurdycie! Oddałbym dva palce za kuszę wołową! Ani kroku ty! Nie wierzę, prawdziwy smok! Migol, załat go! A nie się tak chwyca! Nem, kino tady hoří, a ja hořím taky! Hodně rychle ztrácím životy, ale to je hlavně ten bonus. Up, ještě další. Dobrý. No, všechno zdrám. Dám sobě radě. Šipko! Ty krás, a je potres. U mě tam je cesty mi dva pitomci. Uh-oh. Bráček. Balista. Jen tak? Prostě odletí do hajzlu? To je nevychovaný hajzl. Tyjo, to už skončila vzpomínka. Chendořony smok. Mogli jsme přes něho přegrať. Odbusy bitvy povinny go přepložit. Mnějšího smoka. Čekám na koniec tej opověsti.
Także w klasztorze od zawalnego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? No, jak jsem se dostal na klášter na dvoří. Nebylo to lehké. Odpoledne. A jako když se to tak vezmete, tak vlastně jednodenní bitva to není tak hrozný deal. To je spíš masakr. Svot jednotky. Ha, a gadali, že pod mury nepodejdeme. Půl dňa i město zdobyte. Meldować. To říkam. Za půl dne to grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba, że za tydzień. Próbować siekierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan co z nim? Zemdlał, zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą, na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie. Wasza wysokość. Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała wyzima będzie ci zazdrościć. Żołnierze Lavaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Nie wychom bocia na Werno. Może wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto. Potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagni. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Dobra, Atry. Brzy na stronę, pana. Liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Ruszcie życie! Takže musíme se vydat tudy dolů, ale já se ještě podívám, jestli tady něco není. Ne. Aspoň vám ukážu. Rozřeď ty talenty. Tak, máme druhý level a rozřejíme talent do zdraví. 100%. Tak. Tady nic. Můžu prohledat všechny tady ty baráky, ale je tam jenom pár orénů a ten začátek úplně to za to nestojí. Vypustíte nás, pane Zomigo. Ty krásno, to je bait. Strašný. Bohovi pomoci! Ty krásno. No. To jsi neměl dělat, kámo. Morda! Teraz wszyscy zapłacíte podatek na rzecz wojska. Srebro i złoto na stół, a mordy w kubeł! Ej, pytomcy, niech te bejt. To są bezbronni ludzie. Idź stąd, cywilistki, nie mieszaj się. Natychmiast wyjdźcie. Blake? Macie rację, panie. Wychodzimy. Panie, dziękujemy ci. Dziękujemy. Bądźcie ostrożni. Następnym razem możecie mieć mniej szczęścia. A w duchodnej nie budę obierać jeszcze błędu, co już nie ma. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem, jak pędzili ją razem z innymi. Jak bydło. Powodzenia. Tak. Teda mnie sztywe to, że furt co mu mieni te wiecy. Tak. Ogień oczyści wasze brudne dusze. Ty kraso, co tu děláte? Vy tam zabedňujete? Děláte si prdel? Nie pałętaj się tu. Ty nechte bejt, co to fakt jenom civisti. To nie ludzie. To nie są ludzie! To jest pomiot Lavaletów! Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami! Tak, żeby się więcej nie odrodził! Jasne, bo nie uciekł tylko do walku. Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy! A ty się w to nie mieszaj! Nie będę stał i patrzył, jak mordujecie bezbronnych. Czesny. I co zrobisz?
Zabił cię. Zabiję cię. No, ja to trafię. Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi. Tak fajnie, no? Nie. Fajn, tak jeden. Tak, pojď ještě blíž. Ty blbečku. Vyhrałeś. Oszczędź. Myslím, že by se po to stavě nelíbilo, kdybych tě zabil. Odblokovat drzwi. Złożę raport komu trzeba. To składaj. Spróbujcie też spalić, dotknijcie jakiejś kobiety, a sam król dowie się o wszystkim. Nie mam tak pro nic za nic, to ja fakt bezny. Jestem w połowie ludzi. Zostawcie nas w spokoju! To fuj, to jest hnusny. Jesteście wolni. Dzięki ci, panie. A, nie chcę odmienu. Ukryjcie się gdzieś, tu nie jest bezpiecznie. Tylko gdzie? To już nie jest mój problem. A już go rzeszyć nie będę. Spalili domy! Dobytek rozkradli za... To jest straszny hlas, ježiš. To jo. Kam si myslíš, že běžíš, ty pepečku? Já, dostal jsem štítem? Tak. Aha. Skąd te sukinsyny? Sprawdzaliśmy te dzielnice. Spod ziemi wyleźli. Zdążyłami trio. On szmyli. Mnie budete blokować cestu? Mnie? Jak se opoważujete? Parchni. Ale bojte, asi najdu. Wszystko nam zabrali, choć przy życiu zostaliśmy. Który? Teraz kurwie syny odpowiecie za zdrab. Jojo. My prości ludzie, no. Nie znamy się na polityce. Lavalette przegrał, to i łasicie się jak psy. Co znaczy? Król postanowi, a teraz pod ścianę i zawrzeć mordę. Buffy gibuff, já vám říkal, že se jdu cestu. Charge. Tadá, jednoduchý. No tak, se sbírat bylinky. Tady je spousta, koukám. Až to vyčinky, jo. Tady ho fakt celkem dost, tohle švičinu na to, že je ve městech. Aha, tak dolů se šplháme. Teda vypadá to, že to bude asi delší game, let's play než hodina. Ale co, mě to nevadí, doufám, že vám taky ne. Hlavně, že budu mít za sebou tady ty vzpomínky. Otevřít to můžem? Nemůžem. Dolu. Hop. A utopenec. Nebo topivec. S tím tady nevyznám ve dvojice, ještě utopenec. O, jednoduchý.
Dej mi svoje ostatky. To si musel být taky pěkný věc. Amulet se může zbláznit. A výborně, léčím. Kudy teď? Ale. Co tady máme? Temerský meč? No to by se nám hodilo v případě, že bysme neměli runu. Wow! Tady na mě chargeuješ, ty šmejde. Jsi slyšel výbuch. Oreny. A esence vody. Zajímavý. Předpokládám, že jo, mám sebe prachy. Teda já myslím, že tam nic mi nebude. Oni skoro vůbec netočejí, nemoc jsem moc rychle. Wow, to já jsem selek, to šmejde. Parchante, jsi tady ještě nějakej? Asi ne. Takže z vás pozbírám ty věci a konec šmitec. Nebo ne? Jo? Slabý mutagen vylepšení, to se hodí ty mutageny. Tak, kudy? Kudy asi ne. Takže asi tady. Ne? Já tohle odemčím, tak dobrý. Tak, tady nahoru. Jsme přesně tam, kde nám říkali. Všechno chci. Říkám všechno. Co ty tady dělaj? Everky, vypadněte. Tak, zpátky na jedničku. A vylepšíme si talent. Dražit údery ze všech směrů. Víc životů. Nejdřív hodíme. Hej, kuce, klid. Tak. Nebylo to tak hrozný. No to, jak jsem se jich lekl. Musel spoustu penízků. Tady? Jo. Tak tady pokračujeme. Tady nic není. Fakt ne? Nemůžu jim nic sebrat tady? O, diamantový prach. Tyjo, diamantový prach, myslím si, že se bude celkem hodit. Tady nahoru. Hop. A dolů ne. Ale.
ty tam nemáš šít, blbečku. A tak pojď už na do třetice všeho dobrého. Haha, na jednu ránu. Oh yeah, tak. Tak, dobří dveře. Pokračujem. No, otevří dveře. Za Temerie! Smrt za Temerie! To dobrá smrt! Fufufu. Sakra, krvácem. Já krvácem. To nebo bude mě moc chytrý. Tak, pojď kámo. A je to. Orény. Rozkazy pro váky, co máš u sebe ty? A klíč od stráže brány. Výborně. Tak. Super, sebereme tady, co je v té bedně. Kožené rukavice a to je všechno, předpokládám. Tak, otevřeme tu bránu. Klikačka. Já. Dobrý, mám to? Jo, máme si pokecat s fotestem. Tak, fotestem. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie i najbogatszym. Dzięki, to są wczesne się. Coś za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Fanatyk. Dożyć elfy, potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Przecież nie, najpierw wyplenimy klasztor, potem Skojatel. Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. No, nie albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Bękarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussi? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Bussi i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce.
nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Zmienił to. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Ciszej, Tiles. Jesteśmy w świętym miejscu. Nigdy ci tego nie daruję, mutancie. Słyszysz mnie? Ja się nigdy potkam takie uříznuté uši. Różne rzeczy. Zase špatný všechno. Geralta je už mě fakt štvaš tady s tím. Runový sil a stříbrný meč. Avranová zbroj, kalhoty. Obnošené kožené rukavice. Je fakt neštvý. Co přelala? No, goryči. Čare. Kam teď? Geralt, ty se znáš. Dá rada vytrazovat smoka? No jo, krále. Smok vrutil! Jenom tak prostě ukáže, hele, to je drak. Dobr, no je mrtvý, můžu je mrtvý. Cože? Vždyť jsem zdrhal jak nejrychleji jsem mohl. No si děláte prdel, ne? Asi a co se ode mě jako očekávalo? Co to je? Smok vrutil! Nie mogę! No je, a teďko nebude mě kurva dál teda. Byl si před nějaký druhý. Ne! To je těsný. Ne, nech mě. Wow. Tady dráček. Tady máš meč. Vrazil držkou do té brány. Uf, ještě že jsem tam nevrazil runový sihl, to bych tě fakt zabil, Geralte. Znovu ocaliłeś mi życie. Ja wiem. Możesz prosić o co tylko chcesz, Wiedźminie. Oczywiście w granicach rozsądku. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś. Zadurzyła się w tobie po uszy. Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Díky. Konečně můžeme vypadnout z Temérie a naplánovat si ten život, jaký Geralt chtěl. Stres po boku a dět. A když to půjde, tak dětmi. Že jo, to byl plán z jedničky, nebo ne? Kto jde? Król Foltest. Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Nie wie parę jak mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Idź, Busi. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż twój król, chłopcze. Dobry i mądro. To nie mój otec, ale to twój król. Biją na triumf. Twierdza padła, miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce stworzycielce za zwycięstwo. To jest super brnień. Nie se tak hroźnie wybita. Chwila, ślepcze. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać.
Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę. Źli ludzie oszukali ją, to wszystko lubi. Będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem, a królowie nie płaczą. To prawda, przestań żałaty, bastardę. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Bussi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Anais, pomóż bratu. Tak, tak. Jak udziałem na takiej to akcji. To są królewskie dzieci. Mają twoje oczy, panie. Tu się święty się ślepej. Jo, on nie ślepej. To jsem vůbec nečekal. Zvrat jako prase. Dobil pevnost. Přišel o hlavu. Líbí se mi, že nám nechali tu zbroj stejnou. To je super. Ten filmeček jako udělali. Takže podle těch věcí, co máte na sobě. Ty krás. Královra. To je taky zajímavý, proč se s náma neutkal a nezabil nás rovnou už tam? No, to se rozvíte později. Ale řeknu vám jenom, že je to hodně dobrý. Hodně dobrý příběh v té dvojce vymyslel. Doufám, že trojka bude úplně stejná. No, sakra. Neberte mi moje brnění. Šmejdi. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Tak, niestety, jestem wolny? Na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. No, może super. Przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest o tobie zmienił. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem.
Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Josh? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jak to w Kraustwie? Jak sytuacja w Temerii? Zebrała się rada regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel, w mieście zabraknie wina, a miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Triss bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla, więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbolt. To oni teraz władają zamkiem Lavaletów. Są jeszcze bękarty Foltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie mają prawo do tego. Triss bude stát przy mnie. A gdyby ktoś poświadczył za mnie? A masz świadka? Nie mam na myśli Triss. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest. I wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. Bra, tak posłednia, jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Tak czy jak się rozhodneš? Kamo, ty widział sam nie najdeš toho vraha. Bez mnie. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Ja to wraha zapolowałbym dostanę. Na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Skojatel pomogł. Nie wiem, gdzie go szukać, bo od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea, maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Tak, gdzieś to byś ty, proszę mi to wiedzieć. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wez! Ty, o pan sobie porucił wieczerzy. Przynieś nam coś do picia. Bo snidanie, bo w obiad, no bo ja nie wiem, jakie teďko czas. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. Jako fakt? Dziękuję. A co ja? To je chudá grot, musí mít žízen jako směr. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskiego? To co wsadziłem. Wyciągnąłem ją z łap Skojatel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczące śmierci króla? Śmierci Geralta. Co raport ja? Dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. A, wspominki. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów.
Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałeś, że teraz wspomniałeś. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to, sam koniec. Wes! Skończyłem. Skuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś, przyda ci się. Dzięki, kamo. To se bude určitě hodit. Klíček. No jo. Tak tedy, omlouvám se, že ten díl byl tak dlouhý, jak je nakonec skončil, nějaká ještě hodina půl, na rękach předpokládám. Jak bohatera. Ale budu to tady bude bohužel muset ukončit. To pravda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. Jenom kdybych neměl ten klíček vypitom. Tak já se teda s váma uvidím u dalšího videa. Při útěku z vězení. Nazdar! Máš rację.